tam się rozbijamy, czy tutaj? No nie wiem. Chyba lepiej, co? Jakoś... No? No, jakaś wiatka była. No. Cześć, z tej strony Karol. Dzisiaj jesteśmy, może tego nie widać, ale w Bieszczadach. Po raz pierwszy w życiu jestem w Bieszczadach. Ze mną jest Maciek, nie wiem, widać go tu. A jak jest Maciek, jeszcze u mnie, nie był u mnie na filmach. Znaczy, że będzie coś nowego. Zobaczymy, co tu przeżyjemy. Mam nadzieję, że nas nic nie zeżre. Miśki będą grzecznie spać. Za chwilę będziemy rozbijać obóz. Jest godzina... Któraż to godzina jest? 23:17. Więc mam nadzieję, że... W sumie dobra godzina. Nie będziemy za długo marznąć. Jesteśmy w miarę dobrze przygotowani. Miejsce jest spokojne. Z dala, naprawdę z dala od ludzi. Także... Szykujemy obóz, może jakieś ognisko uda się zrobić. Śnieżek lekko pruszy, minus 3 chyba było, czy 4? Minus 4. Więc w sam raz taka temperaturka, śniegu nie jest za dużo, wręcz w zasadzie mało bym powiedział. A to wszystko dobrze, bo będzie łatwiejsze życie. No. Ale zaczyna padać, więc może coś pruszy. Może będzie fajnie. Ale coś tam ognia będzie. W sumie już nam ciepło, więc nie musimy tak bardzo rozpalać tego ogniska. To tylko tak dla klimatu. No nie będzie to dzisiaj łatwo, ale nam już to wystarcza i tak jest fajnie, ciepło, przyjemnie. Śnieżek sobie pruszy. 4 bez wiatru, jest super. Dzień dobry, 7:30, pobudka, wstajemy, jakoś się coś pospało, nie było tak źle, noc nie za zimna, ale nad ranem wiatr zerwał, to trochę zbudziło już i do tego momentu się gorzej spało, ale jeszcze coś tam się przycięło komara. Co tam na zewnątrz? Pruszy śnieg. Ja dopiero teraz widać, gdzie jesteśmy i co tu jest. No, Maciek już walczy o ogień. No, siemanko, dzisiaj opóźnione, bo walczyliśmy o ogień. Naszarpaliśmy trochę drzewa. Więc pierwszego się na nie było, jemy drugie. U mnie będzie fasolka. Mam zapalarę? Mam. A nie wiem, co u Maćka będzie. Ale mam nadzieję, że nie będzie miał nic lepszego ode mnie. Ryż z kurczakiem będzie. Maciek też tu ma, o proszę. To taki do mikrofalówki już gotowy jest wręcz. Tak jest. Tylko mikrofalówki nie wziąłeś. O, już coś bulpa. Trzeba przemieszać. Ja mam taką kuchenkę, która nie wiem, służy mi już chyba z dobre 20 lat. Nic specjalnego. Prosta na takie kartridże. Stosunkowo mało miejsca zajmuje. Mniej niż ta od Maćka na pewno, więc... O, jak zapachniało. Za chwilę to będziemy mieli całe stado miśków. Nawet w knajpach to dobrze, tak dobrze nie pachnie jak tutaj, nie? Szczególnie, kiedy jesteś już głodny po całej nocy. Brak śniadania, bo ogień trzeba było zorganizować, żeby się trochę rozgrzać. Nie tyle sam ogień był potrzebny, co te drzewo, żeby się naszarpać z nim. Ale sukces pełny, na wieczór jest. Na wieczór jest, no. A potem jeszcze potniemy nam jeszcze kawałeczki. Znowu będzie okazja do rozgrzewki. Okay. I tak dzień będzie leciał, nie wiem, mamy zamiar coś zaplanować, ale co gdzieś na dzisiaj? Pojedziemy, coś pooglądamy, może pojedziemy na koniec świata. Tak, mnie ten turystyk interesuje. Dzisiaj? No nie, dzisiaj to może nie, bo nie zdążymy, nie? Ruszymy, no. Nie będziemy się tak już bawić, tak dzisiaj to taka zabawa, celebra tego, tak że jesteśmy w tej dziczy i w sumie fajnie jest. Możemy spróbować wjechać na Żuków.
Zresztą żona kopiła mi ten garnek, więc nie może powiedzieć, że jadę w Bieszczady. I nie mam jej cały weekend i jeszcze poniedziałek. Korzystasz z prezentu. Ja korzystam z prezentu, wykorzystuję, przecież to są wydane pieniądze i to tak jest, nie mało. Niezłe, ale większy płomień proszę. Tu się gaz kończy w tej mojej butli. Mam drugi kartlicz jak coś. Taka butla mi starcza na 2,5 godziny, nie wiem ile twój. No też mniej więcej gdzieś tak. Podobnie. Ale tu już ten płomień nie jest taki mocny. Jest odkręcony na maksa, ale nie bucha takim, z taką mocą. Jednak w maku to tak nie smakuje. To ale trzeba przyznać. Zdecydowanie, tam nie ma takich zapach. Chyba pójdę po drugą porcję. Już się, moje się zaczyna już letnie robić. Letnie? Letnie. Nie, moje już gorące. Tak? No mówię, chyba jest mało gazu i już to nie ma tego powera. Ale powiem ci, że nie wiem, czy to nie zależy od temperatury, bo u mnie też widzę, jest chyba nowy kadrycz nawet, ale też tak sobie nie ma tego ciśnienia takiego. Mhm. A to jak grzeje, to aż tu tak... Aż bucha, bucha, nie? No. A tutaj tak sobie... Raczej się tli. Tak. Co? Jest do opanowania? No, tam jest przyjemnie. Uważaj na zakrętach. Robię. Ja już mam dość. Te mają buta, a co dopiero jak mówisz, te ma buta. On będę staje. No ale fajnie, inaczej się siedzi w ogóle. Śnieg musi być straszny. Na to się nie bija, widzisz ten śnieg. Mało ma po prostu, idzie na wierzch teraz. Nie zbiera tego. On musi mieć na pół metra minimum śniegu, żeby w ogóle nie jeździć. Fajnie zamarzło. Nie ma. To jest szansa, nie ma, że dzisiaj zdobędziemy żuków. Zawiesiliśmy. No to wisimy. Koniec. Koniec wycieczki. Rozbijamy namiot. Nie mam namiotu. Dobra.
to przynajmniej herbatkę gotujemy. Idziemy zobaczyć, jak sytuacja. Tutaj pewnie jeszcze utkniemy, bo tu jest głęboka kolejna, ale linę trzeba przepiąć. Tu najechał na to, co? Byłoby fajnie, ale nie wiem, czy wyskoczy, ale spróbujemy. Dobra, teren jednak za ciężki. Zostawiamy auto, idziemy sobie na piechotkę. Tak jest. Traktory rozjechały tu wszystko. A spacerek też będzie fajny. Coś zaczyna pruszyć. Tak, w końcu trzeba się przejść trochę po tej górze. No, że ziąb jest, to trzeba się trochę poruszać. I tak już wcześniej biegałem, bo zmarzłem. Próbowaliśmy uruchomić kłady, ale kłady nie odpaliły. A może następnym razem. Ale za to skutery śnieżne były bomba. Fajnie było, no? Fajnie leci to. Ogień. Obawiam się, że dlatego mógłbym się przeprowadzić Bieszczady. Jest tu właśnie dużo atrakcji, których nie widać, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Człowiek wiedział, nie? No. To by się przygotował. Kawka, herbatka, ciasteczko. Siadasz i zaglądasz. I sobie siedzisz w ciszy. No. Naprawdę, żadnej drogi nie słychać, nic. No. Tylko wiatr. No i co? Na prostym szlaku na... Jak to się nazywa? Na prostym szlaku na Żuków zaliczyłem glebę i awaria. Ciepło mi bez rękawicy idę. No i niestety... Nawet taki prosty szlak może obfitować niespodzianki. No i awaria. I nie możemy wrócić. Będzie ekstra akcja. Jakiś zapas tutaj jest. Niestety, nie wiem, gdzie to się stało. W sumie nic poważnego nie przejeżdżaliśmy. No, 20 minut. Po temacie, koło zmienione. Sukces. Przygody muszą być. Tak, Maciek? Tak. On mi to gwarantował, zapewniał, powiedział, że będzie gruba akcja. Obiadek po takich przygodach musi być obiadek. Tak jest, idziemy na liczyznę. Co to? Z tyłu jakby, nie? Teraz. Miał już drugi kapeć. No dobra, jedzie. Nic nie wykryliśmy. Jedziemy na ten obiad. Może jakoś dojedziemy przynajmniej na obiad. Bieszczady. No dobra, i znalazł się winowajca. Dziwne odgłosy. Hamulec trzyma. No i nie wiem, co teraz. Nie wiem. Trzeba... Powoli będziemy jechać. Trzeba go ostudzić chyba. Lecik stoi. Resztki naszego obozu obecne. Krzesełka stoją też. No ale niestety usterkę samochodu i trochę to nas tutaj będzie ograniczać. Cześć, kolejna nocka zaliczona. Maciek już stał, rąbie. Ja się obijam po prostu, 8 rano jest. Pada śnieg. Nie wiem, minus 5 albo minus 7 gdzieś będzie, tak przynajmniej mi tam w internetach pokazywało. Tak będzie, no.
zimniej niż wczoraj, znaczy. No nie miało być tak zimno, a jest tak jednak zimniej, przyszła chmura i sypie śniegiem. W namiocie ja sprawdzałem, -1. Mówię, kurczę, co tak zimno w tym namiocie. A tu jednak jest jakieś 5 stopni chłodniej niż w namiocie, nie? Tyle namiot daje. Wczoraj zmarzłem właśnie, nie czuję się najlepiej. Dzisiaj jest lepiej? Znaczy spanie było super, naprawdę, dzisiaj się wyspałem. Czapka, uszatka robi robotę, to jest podstawa w takich warunkach. Wczoraj po prostu zmarzłem, przystałem przy ognisku się ogrzewając, trzeba było wejść do namiotu, po prostu się położyć i spać. A dzisiaj jakoś czuję, że w gardle mnie coś gryzie, więc pewnie czeka mnie katar. Jeszcze niby można temu zapobiec, jak wypłuczesz gardło jakimś czymś bakteriobójczym. Więc pewnie tak zrobię, bo jeszcze nic straconego. Także za chwilę czeka nas śnieżyca z tego, co sprawdziłem na prognozie. Także dzisiaj pierwszego śniadania jak zwykle nie będzie, zrobimy sobie drugie. Jak przyjdą większe mrozy, to się nauczymy, że trzeba się przygotować na poranek. No, ale nie chciałem wczoraj butów moczyć, już się zamoczyły. Nie, jeszcze się nie zamoczyły, ale nie chciałem włazić w śniegi i wkładać obmoczone buty do namiotu. Bo dzisiaj mamy jakieś plany, chcemy coś podziałać, połazić. Tak jest. Więc nie chciałem moczyć butów i nie chciało mi się do lasu wchodzić. A wczoraj niestety porażka. Drugie buty suszyłem przy ognisku i trochę je przygrzało, no jakby to powiedzieć. Rozkleiły się niestety. Dobra, to działamy. Coś trzeba Maćkowi pomóc, a nie gadać do kamery. Dobra, robimy śniadanko. Na śniadanko będzie, u Maćka będzie jakiś kurczak azjatycki chyba, nie wiem. Zajrzyjmy mu do miski. Kurczak w sosie curry, dobra. A u mnie będzie fasola po brytyjsku, wojskowa porcja z ogrzewaczem chemicznym. To jest ten ogrzewacz, tu jest ta porcja. Cyk. Normalnie tu jeszcze jest parę innych rzeczy. Zawiera danie główne, suchary specjalne, straszne twardziochy, pieprz, sól, bezpomieniowy podgrzewacz chemiczny i sztućce i serwetka jest. Sztućce, serwetka i podgrzewacz. Wodę nalewamy do 45 ml dotąd, ale tu jest odmierzone. Jest czy nie jest? Jeden mały problem. A tu jest woda, dobra. Jest woda. Ona jest odmierzona, więc nie ma problemu. Tak to chodzi? Nie, chyba tak. Podgrzewacz ma być pod tym, nie? Maćkowi też pokazuję, Maciek nie widział takiego żarcia. Wygodne, bo nie trzeba palników żadnych kombinowania. Ale zajmuje to trochę czasu, bo z 15 minut to musi siedzieć. Już jest zapakowane, tak? Zapakowane, no. I grzeje się. Więc, no ale wczoraj, sądząc po wczorajszym czasie grzania, no to też tak nie było łatwo. Więc zobaczymy, jest minus 3. Wlewamy wodę. O, idę po jakąś. Teraz i teraz to musi postać. W innych zestawach to się wkłada w taki kartonik, a tutaj tak nie za bardzo to przypasuje. Może do tego wsadzę. Jeszcze nawet nie przeterminowane, do lutego. Elegancko. To się w ogóle przeterminowuje? No niestety tak. Ale zdarzyło mi się raz nawet, że było przed terminem ważności, a też coś tam się zepsuło i napuchło to i nie do zjedzenia było, śmierdziało. Żałowałem, że otworzyłem, nie? Ale napisałem do sprzedawcy, bo sprzedawca chyba się poczuwał do odpowiedzialności i zwrócił pieniądze, nie? O. Już nie wiem, czy to może być w tym plastiku. Już to gorące będzie za chwilę. To naprawdę gorące, nie? Na ten kartonik postawimy, tak będzie lepiej. O. A tutaj sobie zagrzejemy wodę na herbatkę. No zaś te nakrętki. No niech tam będzie. Jak ja lubię, jak ktoś nas uszczęśliwia na siłę. No, to jest świetne. Na razie płomień jest fajny i u ciebie i u mnie. Chyba
Mniej wieje. Mniej wieje, no wczoraj mieliśmy taki problem, że chyba zamarzały te palniki, bo gaz jak się rozpręża, to zaczyna przymarzać i przepływ się zmniejszał na tyle, że nie szło, długo zajęło, nie wiem, z 15 minut faktycznie chyba tu siedzieliśmy, no. Żeby się zagrzać, podczas normalnie to z 2-3 minuty zajmuje. Dzisiaj mniej wieje i ten płomień jest fajniejszy, naprawdę. Widać od razu, że jest moc. Ale pachnie nieźle, ci powiem. Dzisiaj kurczak w sosie curry. No zdążyłem przeczytać. Zajrzałem ci prawie, że do garka. Dzisiaj trochę większa porcja, podwójna, wczoraj było trochę mało. Mamy taką fajną wiatkę tutaj, turystyczną. Można sobie posiedzieć. Jest ciut i tak za mała, bo jak pada, rzeczywiście wieje. To zacina tutaj na to wszystko. Idę po jakąś tą, do siedzenia, nie? Sobie usiądziemy. Ja chyba postoję, bo wczoraj tak jak siedzieli. Przed chwilą tu odśnieżałem, już znowu wszystko przypadnięte. Wpada mi ten śnieg do namiotu. Ten daszek niewiele daje, bo wszystko spada z jego. Gdzie ja to teraz mam? O, jest. No tak jakoś z Maćkiem stwierdziliśmy, że na stojąco oczywiście jest cieplej. I wczoraj chyba cały wieczór przestaliśmy, praktycznie nie siadając. Grzaliśmy się przy ogniu. Wilgoć jednak podchodzi taki. Ale prawdziwa przyjemność się dopiero wydarzyła, jak poszedłem do namiotu i tam wszedłem do śpiwora. Naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. W sumie trochę żałowałem, że wcześniej się nie położyłem, bo byłem zmęczony, a w śpiworze naprawdę się przyjemnie zrobiło. Śpiwór daje radę. Ja chyba bardziej przemarzę, mówię, przy tym ognisku niż śpiąc w namiocie, nie? Bo w namiocie nie dość, że jest cieplej, to cały fajnie przykryty jestem. Dzisiaj nawet 3 pary spodni mam na sobie. No, jednak od tyłu dmucha zimne, nie? Od przodu jest ciepło, a od tyłu dmucha chłodem, więc... No słuchajcie, i niestety, ale podgrzewacz chemiczny nie zadziałał. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Nie wiem czemu, jest zalany wodą, powinien być gorący, wszystko syczeć. Robiłem to już wcześniej i niestety nie zadziałało z jakichś względów. Nie jest przeterminowany na pewno. Czemu tak się stało? Wszystko było fabrycznie zapakowane. No wtopa, pierwszy raz takiego. No ale nauczka na przyszłość. Że nie do końca można wszystkiemu wierzyć. Ale chyba pójdę też po słoik jeszcze. Ogólnie powiem szczerze, że jesteśmy dobrze przygotowani. Niewielu rzeczy nam brakło. Nie, nawet jak zabrakło, to we dwóch. Zawsze ktoś coś ma. Zawsze ktoś coś ma, na przykład ketchup. Na przykład ketchup, tak. Ale są rzeczy, które trzeba poprawić. Kikielka jest za mała, karimaty trzeba wziąć zawsze ze sobą. No, gdyby powietrze zeszło z materaca, ja mam dwie i dwa materace mam, bo już miałem przypadek, że mi powietrze zeszło z materaca. Dzisiaj nadmuchałem dwa materace, bo było... Och, się fajnie gotuje, bo było po prostu wygodniej na dwóch niż na pojedynczym. A to są wersje letnie, nie mam zimowych materacy. Jakoś nie za bardzo jestem chętny do tego, żeby spać na zimowych wersjach, bo to kosztuje, wiadomo, a już mam dość tego, tych gratów i nie mam gdzie tego trzymać, więc staram się obleć na tym, co mam. Namiot w sumie jest plażowy, ale się sprawdza znakomicie, bo nie ma żadnej wentylacji tam w nim, więc jesteś odcięty. Co prawda wilgoć się skrapla, ale to nic mi przeszkadza, bo ona zamarza sobie na ściankach, w domu go się wysuszy i będzie elegancko. Także namiot jest super, materace super, śpiwór daje radę. Z fajnych rzeczy czapka, uszatka, polecam, Maciek. Z mojego doświadczenia osłonki na szyby też się sprawdzają. Dobra, to przestawimy to tu. Właśnie, gdzie to postawić? Ten kartonik przestawię, żeby mi nie studziło. Masz, widzisz? Coś napęczniało, coś się dzieje, ale strasznie powoli. No, na tym postawię. I tutaj pieczywko, deski niezamarzające, ale pieczywko i będzie jedzonko. Dobra, zwinęliśmy obóz, czy tu dzisiaj wrócimy, nie wiemy, ale może. Zobaczymy, co nas poniesie.